Gratulacje i ogromny szacunek za energię, za poryw serca, za dzikość serca, bym powiedział. Proszę kilka słów powiedzieć o koncepcie, kiedy to się narodziło, kiedy padła propozycja, ile pracowaliście, takie techniczne szczegóły. To była niezwykła praca, niezwykły proces, dlatego że wiedziałam, że będę miała bardzo mało czasu na to, żeby objaśnić strukturę pomysłu, a ponieważ utwór właśnie, który noszę w sercu i opracowuję ze studentami jako właśnie teatr tańca, jako wyrażanie emocji i własnego ja, przy zachowaniu pewnej formy i właśnie struktury, gdzie improwizacja jest uporządkowana w jakiś sposób przez lidera, to naprawdę spodziewałam się takiego efektu. Wiem, jacy artyści są w Sopockim Teatrze Tańca i absolutnie mnie nie zawiedli. Pokazali więcej siebie niż widziałam w wielu spektaklach. I bardzo się z tego cieszę, bo być może to uruchomi jakąś odwagę, jakiś rodzaj właśnie poszukiwania własnego ruchu, własnych myśli, czucia i jakby formy tak zarazem, czyli i metafora, i ten temat mięso no, stał się takim uniwersalnym, mam nadzieję, językiem, idiomami, które przemówiły do widza i widzowie świetnie również zdali egzamin, czego się zawsze boję. I ta interakcja wyszła rewelacyjnie i ostatni krajobraz widowna może jakby podkreślił a happy end mimo wszystko, mimo że temat był bardzo poważny i ten dialog z widzem właśnie był bardzo intensywny, ekspresywny, no to finał był bardzo wesoły, bo Międzynarodowy Dzień Tańca zobowiązuje przynajmniej do cieszenia się również tańcem, a nie tylko wyrażania się nim jako swoim językiem, jako tancerz, jako medium, a tu wspaniałe medium, to po prostu no, jest dla mnie uczta. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. I pani lubi takie niecodzienne połączenia, pamiętam z okazji Euro, też pani wymyśliła projekt z tańcem w przestrzeni publicznej. Ciągle pani poszukuje, bo niezwykła przyjemność była obserwować panią niczym troszeczkę kantora, Tadeusza Kantora, który był zawsze obecny przy swoich spektaklach. Jak długo trwała praca nad tym projektem? Ile godzin pracowali tancerze z panią? Dosłownie spotkaliśmy się półtorej godziny przed tym spektaklem. Ja w zasadzie mówiłam o koncepcji bardziej niż wskazywałam, co będą robić. Tak mniej więcej nakreśliłam. Po czym cały proces odbył się na oczach widza i po krótkiej przerwie właśnie odbył się, można powiedzieć, szkic spektaklu Teatru Tańca. Oprócz tego na Facebooku napisałam, z jakiego tematu mają się przygotować. Rzeczywiście pilnie się przygotowali, łącznie z rekwizytami i z właśnie tym nastawieniem mentalnym, bo jest ono bardzo ważne. Czyli podejście było nie tylko wykonawcze pod względem ruchu, czy pochwalenia się, co ja jeszcze umiem, ale właśnie intelektualnym i stosunku do miejsca, do zabijania, do swojego ciała. I ten dialog się bardzo sprawdził i udał. Ja jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Jeśli ktoś nie widział szczęśliwego to człowieka, to proszę spojrzeć. To ja. My mówimy o fenomenie Trójmiejskiego Teatru Tańca, o tym środowisku, którego gdzieś tam ojcem, założycielem był profesor Wojciech Misiuro, który po zakończeniu działalności Teatru Ekspresji no, wypączkował ten projekt, wiele innych ciekawych projektów. Czy jakie miejsce zajmuje Trójmiasto na mapie współczesnego tańca i teatru tańca? Wydaje mi się, że bardzo indywidualne, że to miejsce ma swój styl. Nie wiem, czy to bliskość morza, czy właśnie tych licznych grup, które się przenikają, wzbogacają, oglądają, wzajemnie inspirują, a nie zwalczają. Myślę, że to zrodziło klimat, gdzie taniec ma swoje bardzo indywidualne, bardzo nacechowane liniami papilarnymi artystów tutejszych miejsce, a zarazem szanse na zmianę, że to właśnie cała przyjemność właśnie robić coś nowego, zmieniać, dawać nowe
podniety, bym tak powiedziała, do tego, żeby właśnie uruchomić i tą wyobraźnię ruchową, ale również wyobraźnię intelektualną. Bardzo mi na tym zależy, żeby tancerz postrzegany był jako artysta, który myśli i czuje i jeszcze coś potrafi, czyli ma instrument, niezwykły instrument, jak Stradivarius, który wydaje niezwykłe dźwięki i niuanse. Więc jakość ruchu tutaj jestem zachwycona również podejściem, oddaniem i pracą taką błyskawiczną tu i teraz. Właśnie nie wszyscy tancerzy to potrafią i jeszcze wobec widza ten proces przeprowadzać na otwartym sercu. No na pewno także spotkanie z Panią było dla tancerzy wielkim spotkaniem. Proszę mi powiedzieć na dwa proste pytania, wydaje się banalne, ale zupełnie zasadnicze są to pytania, na które ciągle są bardzo różne odpowiedzi. Co to jest teatr tańca? Och, to całe prace powstają na ten temat, dlatego że ten gatunek jest inny w zależności w jakim kraju jesteśmy. Bo jeśli będziemy wspominać kantora, to we Francji zespół kantora i aktorzy kantora byli nazywani tancerze kantora. I był to traktowany jako właśnie teatr tańca czy ruchu. Oczywiście tanc, teatr Piny, Bałża, wcześniej Kurta Jossa, to jest zupełnie inny niż francuski i oczywiście inny niż polski. Polski teatr tańca, odchodząc od nazwy teatru, gdzie jestem dyrektorem od ćwierć wieku, ale jako gatunek, też nie jest określony. Bardzo często jest mylony i różne compagnie de danse czy teatr baletu podpisuje się też pod teatrem tańca, jak i również różne grupy show dance, różne właśnie style hip-hopowe też bardzo często określają się teatrem tańca. Niech to tak się tak nazywa, jakkolwiek ma się nazywać, niech się zajmą tym teoretycy, których jest coraz więcej, historycy i niech oni poukładają to w jakieś szufladki, jeśli chcą. Natomiast my, działając tu i teraz, jeśli chcemy robić teatr tańca, to musimy się przede wszystkim zaopatrzyć w środki wyrazu, gdzie przez ciało i przez używanie również innych elementów teatralnych, głosu, na przykład, czy wizualnych aspektów, przemawiać i nawiązywać kontakt z widzem i myśleć to, co Pina Bausch, czyli nieważne, jak się ktoś porusza, tylko czy porusza to widza. I tu bym się tak zamknęła, jeśli chodzi o teatr tańca, natomiast to, co odziedziczyłam i w jakimś sensie po kantorze, którego mistrzostwem byłam zawsze zafascynowana od umarłej klasy, kiedy jeszcze jako uczennica szkoły baletowej widziałam Grotowski, jeśli chodzi o nasze polskie wpływy, ale przede wszystkim o Konrada Drzewieckiego i tutaj właśnie z tego miejsca Janiny Jarzynowny-Sobczak. Ona też realizowała teatr. Ciągle niedoceniane troszkę. Myślę, że tańcząc w jej spektaklach i biorąc udział również w procesie tutaj w Gdańsku, właśnie twórczym, opartym na improwizacji, mogę powiedzieć, że absolutnie ten Gdańsk zawsze miał prekursorów, gdzie lider, możemy go tak nazwać przy improwizacji, niekoniecznie choreograf czy reżyser, widzi tancerza, artystę jak człowieka, widzi czym dysponuje i jeszcze tajemnicę z niego potrafi wydobyć taką, o której on sam nie wie, że posiada. I na koniec ja takie osobiste pytanie, bo próbuję pisać o teatrze tańca. Przyznam szczerze, że mam problemy. Tak jak pani mówi, że mamy dużo definicji teatru tańca, to jak pisać, jak mówić o teatrze tańca? No przede wszystkim wydaje mi się dostrzegać, jeśli ktoś jest odbiorcą i ma coś stworzyć w innych słowach, metaforach, można powiedzieć, tego ruchu. No przede wszystkim musi mieć talent do przetwarzania właściwie wiadomości z jednej półkuli na drugą. No załóżmy, że tę podstawową umiejętność ktoś posiadł. No bez tego talentu, bo to jest też talent odbioru, myślę, że nie będzie trudno to nazwać czy opowiedzieć, co było. A jeśli mi ktoś taki napisze, co widział, co czuł,
i co myślał w takich trzech aspektach, to ja się dowiem dużo więcej. I tak jak kiedyś powiedziałam, że jak dobrze, że z niektórych recenzji ktoś nie pisze recenzji. Natomiast taka wiadomość byłaby dla twórców i współtwórców, dla tancerzy również, jakąś twórczą wskazówką. Bo to dobrze wiedzieć, ja zawsze zapraszam zresztą na swoje spektakle na etapie procesu. Najchętniej dzieci, które mi powiedzą, co widzą, co czują i co myślą. I albo się z tym zgodzę, albo jeszcze bardziej dostosuję to, co było widać. Także to jest wielka pomoc. I liczę, że właśnie zrodzi się takie wspólne dostrzeganie, odczuwanie i myślenie ze wszystkich stron. Bo tej jedności, jeśli chodzi o taniec, jest bardzo potrzeba i ten Międzynarodowy Dzień Tańca powinien nas właśnie jak najbardziej zbliżać do siebie, jednoczyć i zarówno teoretyków, jak i różne ośrodki, centra choreograficzne, a przede wszystkim tancerzy, których zawód jest tak krótki i tak niedoceniony w Polsce. Bardzo dziękuję za wypowiedź i za to, czym Pani nas dzisiaj obdarzyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę podziękować Sopockiemu Teatrowi Tańca. Przede wszystkim, bo bez tego by tu nie było. Ja bym nie przeżyła tak cudownych chwil. Dziękuję bardzo. Trwaj chwilę, jesteś piękny. Dziękuję.